Nazywam się Orzechowska Urszula. Mieszkam w Inowrocławiu, należę do Amazonek, też naszych tam stowarzyszeń, naszego w Inowrocławiu. No, cieszę się, że w ogóle też przyjechałam, bo coś, dla mnie to jest coś nowego, bo tym się nie zajmowałam. Zajmowałam się plasteliną z dziećmi, bawiłam się, ale to nie jest to. Coś innego, coś poznaję, nowych ludzi poznałam, bardzo się z niektórymi tu zaprzyjaźniłam i się bardzo mi podoba, że w ogóle są tu wszystkie uśmiechnięte, radosne. No, no dla mnie to jest coś pięknego. No, no, warsztaty. Tak, jestem zadowolona, że coś takiego w ogóle się myśli o nas, że możemy jeszcze występować, że coś możemy robić jeszcze, coś pokazać, że mamy jeszcze jakieś zdolności takie jakieś i plastyczne, artystyczne. No to jest dla mnie jest, no, coś fajnego. I polecałabym korzystać jak najbardziej, co, jak można, jak tylko można. Bo spotykanie się właśnie na takich warsztatach, na takich spotkaniach, to dużo daje, bardzo dużo daje. I uważam, że byłam w Wągrowcu i naprawdę to dla mnie to coś było kiedyś nie do pomyślenia, że jeszcze ja jako Amazonka mogę uczestniczyć aktywnie, o, aktywną być. No bo to jest no, aktywną, bo jednak robię coś tu, komponuję, staram się coś wykonać, jak tylko potrafię, jak tylko umie. Także na pewno bardzo dobre jest to, że myśli się i pomaga się tym Amazonkom zapomnieć o tej codzienności, bo to się zapomina. Bo tak jak w domu bym siedziała, gdzie teraz na przykład i rodzina i wyjeżdża i tak nie ma za dużo nawet i tych znajomych, bo to na w czasach, na urlopach. Więc, a tu jestem tak no, wśród swoich i wśród ludzi, no zapomina się po prostu o tych wszystkich problemach takich dnia codziennego. Jak powiemy naszym koleżankom w naszym stowarzyszeniu, a jest, mamy tam sporą grupkę, to na pewno może i my będziemy sobie takie coś nawzajem tam coś robić i lepić i starać się takie tam cudeńka jakieś wykonywać, bo to jest bardzo przyjemne i bardzo miłe. Ja nawet nie wiedziałam, że tak glina wygląda. Glinę co sobie zupełnie inaczej wyobrażałam. I nie wiedziałam, że coś takiego będę potrafiła nawet jakąś bryłę zrobić z tego. No a jednak się okazuje, że jednak coś tam jeszcze potrafię. A tu, no ja moją koleżankę tu, to jest, tak, moją koleżankę tu lepiłam z gliny, ale czy ona będzie zadowolona, czy jej się spodoba ta moja figura, jaką ulepiłam, starałam się upodobnić jak najbardziej, bo mam taką ładną kobietą, modelkę, bo to jako modelka moja, no jeszcze jest niewykończona, ale uważam, że nosek taki zgrabny, jaki ma, no i powinna, bo raczej no ładna. Także to jest moja koleżanka i z pokoju, i od stoliczka, mój model. Jestem po operacji, będę płakała zaraz. 4 lata, krótko, badałam się, leczyłam, choć badałam się regularnie, no mimo to dopadła mnie ta choroba. Co w życiu na nic nie chorowałam, byłam zawsze zdrowa, nigdy w życiu nie byłam w szpitalu. No akurat mnie to dopadło najgorsze. Jestem samotną osobą, no trochę mi jest ciężko. A jeszcze najgorsze to, co przechodziłam, bo tak mnie koleżanki namówiły, żebym poszła do ZUS-u. No oczywiście, że jestem w toku badań chemioterapii, bo najpierw zaczęłam od chemioterapii i to jeszcze mi powiedziano na komisji, że rak to nie choroba. Taką jeszcze dostałam odpowiedź, więc już całkiem się zaczęłam załamywać. No ale się pocieszyłam, że rak to nie choroba, więc przeszłam jakoś to, może tak obojętnie i może i też dobrze, że tak mi w ogóle powiedziano, że to nic takiego, że to nie śmierć i tak dalej.
No i żeby zapomnieć o tych wszystkich problemach, zapisałam się właśnie do tych Amazonek. Dzięki właśnie naszej szefowej, którą znam, kiedyś w ogóle pracowałam w takim instytucji, nie jeździłam na kontrolę po zakładach, a moja szefowa wtedy była tym kierowniczką jednego działu. No i tak właśnie także ją zapoznałam, znałam już ją wcześniej, no, kiedy mnie zobaczyła, że tak źle wyglądam. No, powiedziałam o swojej chorobie. Ona mówi, ja jestem też Amazonką, to przyjdź do nas. No i tak poszłam, no i jestem 3 lata już w naszym stowarzyszeniu. No dobrze się czuję, bo jestem wśród swoich. Ja zawsze mówię, jestem wśród swoich, zapominam o wszystkich problemach. Angażuję się, biorę udział. No i chodzimy na basen i mamy gimnastykę w basenie i mamy zumbę. Takie, że po prostu nie myślę o chorobie, bo nie ma na to czasu. A jeszcze oprócz tego, żeby jeszcze mieć jakieś zajęcie, jeszcze się czymś zajmować, no to pomagam siostrzenicy w wychowaniu dzieci. Po prostu nie mam czasu na jakieś takie myślenie o chorobie. No, a dzięki mojej szefowej to zwiedzam, jeżdżę, bo mam świetną szefową, która no, potrafi nas jakoś pobudzić do tej radości, do tego życia codziennego. Jeździmy dużo, ja również korzystam jeszcze emerytów i rencistów też z takich wyjazdów, żeby być jak najwięcej, jak najczęściej wśród ludzi. Nie tylko wśród swoich, znaczy mam na myśli Amazonek, tylko nawet i tych emerytów już takich na co dzień, gdzie staramy być sprawniej fizycznie i umysłowo. Tańczyć? Lubię tańczyć. Lubię tańczyć i tak nawet jeszcze, no dlatego ta zumba to dla nas, bo tak pod taniec taki tam tańczymy właściwie, tak trochę to są i ćwiczenia i zarazem taniec. Także lubimy tańczyć, lubię tańczyć i lubię w ogóle góry, lubię chodzić po górach, no tak no aktywnie, w ogóle dużo lubię chodzić, spacerować, spacery. Dla mnie to dużo no, dają też mi takiego tej fizycznej, tej mocy właśnie te spacery, długie spacery, bo mogę kilometry chodzić, ale no gorzej ze staniem, bo stać to już kręgosłup, już nie ten, już nie taki młody, że trochę jest to uciążliwe. No co, no podziękować jedynie, co ja mogę tu już powiedzieć, że jakoś się zaopiekowaliście tu nami, że coś takiego się jeszcze coś dzieje u nas, w Polsce, co ktoś mówi, że to jest niemożliwe, bo nawet z rodziny raz mówią, co ty znowu jedziesz, to jest niemożliwe, dla was takie coś organizują, jednak myślą o was, a są ludzie też, dlatego mówię, ludzie niepełnosprawni, no powinni również inne korzystać, a nie tam, żeby nie ma na to środków, czy nie można wysłać, można. Rozmawiam to, jak słyszę, że 15, 18, 20 lat już są po operacji. No ja jestem taka jeszcze młodo, jeszcze po operacji, nie młoda, tylko młodo po operacji, bo już w końcu mam 71 lat. No ale nie można myśleć źle, tylko dobrze, pozytywnie. Uważam, że no wszystko będzie dobrze. Już jak pozostanie, że nic się nie będzie tam działo jeszcze. No i jeszcze na kontrolę, bo jeszcze jestem pod stałą kontrolą. Także z turnusu rehabilitacyjnego tylko mogę korzystać, bo sanatoryjne to oczywiście nie, bo to nie ma nawet na nowotwory sanatorium, ale rehabilitacyjne, no to takie dużo pomagają i te ćwiczenia nasze, które my wykonujemy, też takie gimnastykę sobie też mamy na co dzień, tam, znaczy na co dzień, takie 2 razy w tygodniu się spotykamy i też ich ćwiczymy i na basenie i w klubie.